Siemano widzowie, jestem w jakiejś klatce nad lawą. Nie wiem totalnie co ja tutaj robię, ale o, dobra, już widzę to. Podejrzewam, że to jest coś od Katnapa. Po poprzednim odcinku przechodziliśmy jego labirynt. Zresztą tutaj, o, widzę, że to jest napisane nawet labirynt. Czekaj, udało ci się przejść mój labirynt. Pora, żeby sprawdzić, jak dobrze mnie znasz. Lepiej jak będziesz znał odpowiedzi. O co chodzi? Ej, dobra, nie wiem totalnie o co chodzi, widzowie, ale witam was w kolejnym odcinku. W poprzednim przechodziliśmy labirynt Katnapa i w dzisiejszym odcinku jestem tutaj. No przeszedłem go w sumie, nie? Dotarłem do końca, kliknąłem przycisk i nagle okazało się, że spadłem w jakąś otchłań. Totalnie mi się to nie podoba. Myślałem, że wrócę na palionowo, ale jak widać jeszcze jestem uwięziony. Więc widzowie, musimy jak widać zrobić. I znał odpowiedzi. Jakie odpowiedzi? Lista quizów. Nie. Ja będę musiał wykonać jakieś quizy, naprawdę? Co to ma być? Ja na temat Katnapa naprawdę niewiele wiem. Szczerze? Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie te quizy zrobić. No dobra, sprawdźmy. Dobra, słuchajcie, dał mi linki do quizów na stronie same quizy. I dobra, ja mam zrobić te quizy. W ilu procentach przypominasz Katnapa? Co to ma być? Dlaczego ja mam takie rzeczy robić? Ej, dobra, to jest dziwne. Dobra, co lubisz robić w wolnym czasie? Bawić się z dog day, tulić się z babą, usypiać innych, być niemiłym dla innych? Co to są za odpowiedzi w ogóle? Dobra, bawić się, tulić się z babą, usypiać innych? Nie wiem, totalnie nie wiem. Dobra, dajmy... Dobra, wiecie co, ja może muszę odpowiadać źle, może ja muszę odpowiadać tak, jakby odpowiadał to Katnap, czyli może być niemiłym dla innych. Ej, dobra, może to się uda. Co robisz, gdy nikt cię nie słucha? Usypiam ich, by mieli nauczkę. Krzyczę, że ja tu, że ja też tu jestem i mam prawo głosu. Mówię, że chcę coś powiedzieć. Mówię, że mam prawo głosu, a jak nie, to im dam. Mówię, że też chcę coś powiedzieć. Może tak, może coś łagodniejszego teraz. Ej, totalnie nie wiem, co mam odpowiadać. Jak reagujesz, gdy twój przyjaciel ma nowego, najlepszego przyjaciela? Idę z nim pogadać, a jak nie, to idę się wypłakać do mamy. Co to są za odpowiedzi w ogóle? Co to jest? Będzie mi smutno, dzwonię na policję, usypiam jego nowego przyjaciela i jego? Będzie mi smutno, może po prostu tyle. Ej, dobra, nie wiem, o co chodzi. Co robisz, gdy nieznajomy podchodzi i mówi, że będzie twoim nowym przyjacielem? Co to są za pytania? Nie ufam mu i uciekam, oczywiście, że tak. Jak reagujesz, gdy zostałeś Katnapem? Ja nie zostałem Katnapem! Tylko nie to. Dobra, nie jesteś taki jak Katna. Powolisz być miły i wolisz być posłuszny. Ej, dobra, dobra. Dobra, to jest bardzo dobra informacja. Nie jestem jak Katna. Pytanie, czy ja miałem tak zrobić, taką odpowiedź zdobyć, czy ja po prostu zrobiłem coś źle, nie wiem. Dobra, pójdźmy do następnego quizu. W jaki sposób Katna cię zabije? Ej, totalnie nie wiem, czy ja powinienem tak odpowiedzieć na te quizy, czy miało mi coś takiego wyjść, czy ja nie miałem się upodobnić do Katnapa, nie wiem, totalnie, dobra, pójdźmy do następnego quizu. Kto jest głównym antagonistą w Poppy Playtime Chapter 3? W Chapter 3, no to Katnap. Dobra odpowiedź, okej. Okay. Na początku i na końcu wyraźnie widać Katnap, okej. Okay. Jaka to postać na obrazku? Crafty Corn, Dog Day, Kicking Chicken, Piki Piggy, Piki Piggy. To jest chyba ten chicken. Dobra. Okej, okay, dobrze. Dlaczego wywalili Katnap z ekipy Smiling Creatures? Bo tak, bo zjadł wszystkie dzieci. O tak, i dziś zjem tego i tyle, co? Bo wypuszczał czerwony gaz, który był niebezpieczny, bo wypuszczał zielony gaz, który śmierdział. Czerwony gaz. Okej. Okay. Kim ona jest? Ej, dobra, co to było? To była... Hoppy Bobby, nie wiem. Miss Daylight? Eksperyment. Dobra, to chyba była Miss Daylight. Dobra, dobrze. Dlaczego Katnap uważa, że prototyp jest jego bogiem? Bo go zamordował, bo mu uratował życie? Może bo mu uratował życie? Dobra, ej, dobrze. Ja nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że jak to przejdę, to wrócę na palionowo. Czy Huggy Wuggy żyje? Nie, bo to była tylko halucynacja. Tak, żyje, tylko pojechał na Wagary. Myślę, że na Węgry, dobra, nieważne, na Wagary. Tak myślę, nie wiem, ej, ja nie wiem. Nie, bo to była halucynacja, może to? Ej, dobra, nie wiem, strzelałem w to totalnie. Już nie pamiętam, jak się kończyła w ogóle ta ostatnia część. Znaczy, ta pierwsza część z Huggy Wuggym. Jak zginął Katnap? Został porażony prodem i eksperyment 1006 go zabił. To było to. To było to, dobrze, że przechodziłem Poppy Playtime, bo gdyby nie to, to bym nie wiedział. Co przeżyliśmy? Czy przeżyliśmy, nie co, tylko czy przeżyliśmy? Tak, okej. Okay. Dodatkowe pytanie, podobał ci się quiz? Tak? Okej.
Myślałem, że to już koniec, a nie, to nie jest koniec. Następne pytanie, czemu zakładamy maskę? Co? Bo to by się nie udusić i nie zawy... To. Okej, okay. Czy Yellow z Rainbow Friends pojawił się w Poppy Playtime Chapter 3? Rainbow? Nie? Dobra, dobrze. Ej, dobra, ja tak strzelam na te pytania. Czy dostajemy nową łapę? Tak. Tak, jedną fioletową. O nie, była faktycznie pomarańczowa jeszcze. O nie, czy Katnap zabija Smiling Creatures? Tak zabija, widać się po napisach końcowych? Ja, nie, co? Nie wiem. W końcu, w którym roku powstał Chapter 3? 2024. Dobra, dobra. W jakim miesiącu powstał Chapter 3? W styczniu. Dobra, dobra. Czy w Chapter 3 używamy zielonej łapki? Tak. Giz, czy jest prawdziwym horrorem? Tak. Jak nazywa się ta postać? Co to jest? Nie ma takiej postaci. Okej, okay, okej. Okay. Jaki numer ma Katnap? Ja nie wiem, jaki ma numer Katnap. Skąd ja mam to wiedzieć? 1133? Nie, 1188. Ile było Smiling Christmas? Liczy się też Katnap? O, nie wiem. 8? Dobrze! Ej, dobra, odpowiedziałem na 17 na 20 tych. Dobra, to jest chyba dobry wynik. Dobra, lećmy dalej. No to zaznaczamy jeden. Kto jest szefem Smiling Creatures? Katnap Dogday nie ma szefa? Wydaje mi się, że nie ma szefa. Dogday! Ja nie wiem takich rzeczy! Skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? Dobra, czy da się przejść Poppy Playtime 3 bez jumpscare? Spoiler w pytaniu 3, nie patrz, bo cię znajdę. Dobra, nie patrzę. Nie wiem, choć się domyślam. Nie. Dobra, nie da się. Okej. Okay. Od kogo musimy dostać jumpscare? Od... O kurczę, nie wiem. Od Dogdaya? Nie, nie, dobra, nie. Jakie pytanie tu dać? Może o to. Jak nazywa się on? Piki Pigi to będzie. Pigi Apple, nie. Wybierz wieprz solony na ciepło? Co to jest? Co to jest? Dobra, Piki to. Ile zostało oryginalnych Smile and NF Creaturesów? Pod koniec gry żywych i spoiler do 6? Nie wiem, nie wiadomo, 2? Nie, 1? A tak, bo Katnap tylko, kurczę, ej dobra, nie, no nie, to jest straszne. Okej, okay, a może wiesz kto? Okej, okay, a może wiesz kto? Dobra, Katnap. Czemu to jest na odwrót? Ej dobra, to mnie... Dobra, nieważne. Jak on się nazywa? To jest Hagiwagi. Nie ma dokładnej nazwy, halucynacja. To jest halucynacja? Nightmare Hagi? Nie, nie ma dokładnej nazwy, no nie. Dobra, tego testu nie znam. Kim jest Oli? Dziecko, nie wiadomo, chyba dziecko. Nie, jak nie wiadomo, dobra. Czy Kata ma Boga, a jak już to jakiego? No ta, on, ten eksperyment to, dobra. Dobra. Ilu youtuberów nagrało premierę odcinka z chapteru 3, spoiler? Nie no, skąd ja mam to wiedzieć? 8? 2? Okej, okay, a jacy? Co? Skąd ja mam to wiedzieć? Nie wiem, Przemek... Nie wiem. Ile kosztuje Poppy Playtime na Steam? Czemu to... Dlaczego Katnap chce, żebym ja na takie pytanie odpowiadał? Po co mu to? $67.99 chyba to... No dobra, git. Czy można od razu włożyć niebieską baterię? Nie, Katnap nam nie pozwala. Dobra, git. Czy warto subować Admirosa? Nie. Dobra, to myślałem, że... Dobra, nie znałem tego totalnie. Nie znałem. Jesteś bardziej jak Katnap czy Dogday z trzeciej części gry? Którego pluszaka z serii Smiling Creatures chciałeś kupić? Dobra, odpowiedzmy tak, żeby się Katnap cieszył. Dajmy to. Która najbardziej zaintrygowała? Wybieram trójkę. Trójkę wybierz. Wybierz kolor. Wybierzmy fioletowy. Wolałbyś znaleźć się w sytuacji Katnap czy Dogday? Wybieram Katnapa, czuję, że dałbym radę wytrzymać w jego ciele, dobra. Ufasz Poppy? Nie, dobra, dajmy to. Czy chciałby... co chciałbyś, aby powstało na podstawie Poppy Playtime? Co? Serial film, coś innego? Serial film, dajmy. Masz jakieś teorie na temat trzeciej części tej gry? Tak, mnóstwo. Podoba ci się zakończenie chapteru 3? Bardzo jest ciekawe i interesujące. Na koniec uważasz, że chapter 3 jest udany? Tak.
Katrap, dobra, chyba zdałem ten test. Proszę, Katrap, pójdźmy na palionowo. Czy co wiesz o grze Poppy Playtime Chapter 3? Kto wrzucił nas do zgniatarki na początku gry? Skąd ja mam to wiedzieć? Katnap. Dobrze. Kto jest bogiem Katnapa? Dobra, już odpowiadałem na to. Jak miał na imię Katnap przed eksperymentem? Nie wiadomo. Nie! Theodor Grumbel? Skąd to miałem wiedzieć? Czemu Katnap jest do nas wrogo nastawiony? Bo prototyp mu każe? Nie, bo chwilowo prototypa... Bo... Dobra, dobra. Czemu wróciliśmy do fabryki po latach? By się nie nudzić, by znaleźć naszych pracowników, by zabić wszystkie zabawki, by uwolnić Poppy. Nie, nie wiedziałem. Ile lat miał Theodor Grumbel? 8? 7. Po ilu latach wracamy do fabryki? 5. 10, naprawdę, no dobra. Czym był The Hour of Joy? Ojej, nie wiem, czasem zdecydowano. To? Dobrze. Ile jest bohaterów Poppy Playtime Chapter 3, nie licząc gracza i licząc Mini Smiling Creatures jako jeden? 8, dobra. Jak nazywa się chapter 3? Catnap Sleep? Nie, Deep Sleep, o kurczę, dobra, 4 na 10, znowu fatalnie, dobra. Ostatni quiz. W jaki sposób Catnap cię zabije? Ej, proszę, oby nie. Ej, dobra, nie, to jest tylko zdrapka. To jest tylko zdrapka. Zostaniesz Smiling Creaturesem. O, nie chcę!